Renta wdowia. Renta wdowia. Kilka słów chciałbym Państwu powiedzieć, z czego ten pomysł się wziął i dlaczego jest w takiej formie realizowany. Po pierwsze, jest realizowany dlatego, iż w maju ubiegłego roku posłowie Lewicy złożyli projekt poselski do laski marszałkowskiej, do pani Elżbiety Witek. Niestety, no mamy połowę stycznia, do tej pory ten projekt nie jest procedowany w Sejmie, natomiast inicjatywa ustawodawcza, tak, pod którą trzeba zebrać w ciągu 3 miesięcy 100 tysięcy podpisów, będzie obligatoryjnie musiała trafić do porządku obrad i być procedowana. Jak posłowie zdecydują, tego dzisiaj nie wiemy. Przed Lewicą stoi przede wszystkim obowiązek zebrania i przed Lewicą, bo tutaj o jednej rzeczy nie powiedziałem, tak. Lewica to organizuje wspólnie z organizacjami pozarządowymi, związkowymi, jest ich ponad 20, między innymi tutaj tym liderem jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, tak, którego mamy tutaj przedstawiciela w osobie naszego radnego Grzegorza Miedzianowskiego. Także chcemy pomóc emerytom, których spotkał los, bym powiedział, no tragiczny, tak, gdzie jedna połówka z tego świata odchodzi. I na dzień dzisiejszy, szanowni Państwo, jak wygląda system emerytalny, tak? Na dzień dzisiejszy emeryt może po śmierci małżonka bądź współmałżonka otrzymać 85% wynagrodzenia, emerytury swojej połowy, bądź jeżeli ta emerytura jest większa, no to korzysta ze swojej emerytury. Co proponuje Lewica? Lewica proponuje przede wszystkim, że w momencie, kiedy jedna ze stron z osób z tego świata niestety schodzi, to druga nabywa prawo 50% emerytury tej swojej połowy. Myślę, że to jest projekt naprawdę bardzo, bardzo, że tak powiem, prospołeczny, typowo lewicowy i co najważniejsze, on tylko w 4% obciąża Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, tak, w naszym kraju wynosi cirka 285 miliardów złotych, a kwota, która byłaby przeznaczona dla 1,5 miliona Polek i Polaków, wynosiłaby w granicach 14 miliardów złotych, ale myślę, że więcej by powiedział kolega Rafał Hajdek, Przemysław Dekker i tak samo nasz współprzewodniczący Grzegorz Miedzianowski. Szanowni Państwo, projekt ustawy zakłada realny wzrost otrzymywanych świadczeń dla 1,5 miliona Polek i Polaków. Tutaj w przypadku na dzień dzisiejszy wdowa bądź wdowiec może otrzymać, zachować swoje świadczenie oraz otrzymać, tak jak właśnie tu już kolega powiedział, 85% renty czy emerytury po zmarłym współmałżonku. Może podam przykłady, jak to miało wyglądać. Załóżmy, pan Adam otrzymuje świadczenie w wysokości 4000, pani Ewa otrzymuje 2000. Po śmierci pana Adama, pani Ewa otrzyma 85% świadczenia pana Adama, czyli tutaj 3400 zł, plus 50% swojego świadczenia. Realny wzrost w tym przypadku jest to 1000 zł. W przypadku, gdy oboje otrzymują najniższą świadczenie, pani Ewa otrzyma 50% również emerytury pana Adama. W tym przypadku jest to realny wzrost około 700 zł. Od dzisiaj Nowa Lewica w Grudziądzu zbieramy podpisy. Będziemy te podpisy tutaj zbierać do połowy marca. 20 marca musimy podpisy złożyć do Warszawy, ale może już tutaj na temat samej zbiórki podpisów oddam głos koledze Przemkowi ich już. Jak koledzy powiedzieli, jest to obywatelski projekt ustawy, także w całej Polsce ruszyła zbiórka podpisów i ta zbiórka idzie jak burza. W Grudziądzu też rozpoczęliśmy już zbiórkę i powiem Państwu szczerze, że mieszkańcy bardzo chętnie podpisują się pod tą inicjatywą. Widzą, że to jest inicjatywa socjalna, że jest to inicjatywa potrzebna.
że jest to inicjatywa niekontrowersyjna, to znaczy nie dotyczy kwestii światopoglądowych, a wiadomo, światopoglądem no to jest różnie, to często sprawa dyskusyjna, więc mieszkańcy bardzo chętnie się podpisują. Będziemy organizować takie spotkania na rynku, na targowisku miejskim, gdzie będziemy te podpisy zbierać i będziemy też mieszkańcom mówić o istocie tego projektu. Tak jak powiedziałem, jest to projekt prospołeczny. Ten projekt funkcjonuje w niektórych krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego projektu byłoby realnym wsparciem dla seniorów, którzy często są w bardzo trudnej sytuacji. Myślę, że jest to dobry projekt. Jego realizacja pomoże wielu osobom, bo wiadomo, że jeżeli z małżeństwa ktoś odchodzi, to wtedy ten, który ma tą emeryturę niską, a najwięcej osób ma emerytury w granicach 2000, nawet mniej, jeżeli jedna z osób odchodzi z współmałżonków, to ten drugi no, jest po prostu w bardzo ciężkiej sytuacji i nawet trudno jest mu utrzymać mieszkanie. A co dopiero mówić o przeżyciu miesiąca.